Miejska Komenda Policji w Suwałkach poszukuje świadków wypadku drogowego, w wyniku którego zginął 45-letni mieszkaniec gminy Rudka-Tartak. Suwalscy policjanci poszukują świadków wypadku drogowego, do którego doszło w miejscowości Rowele w nocy z 2 na 3 grudnia, czyli z soboty na niedzielę, między 19 a 4.20. Zgłosił je przypadkowy użytkownik ruchu drogowego, który zauważył leżącego w rowie mężczyznę. Potrącony przez samochód 45-latek, jak informuje Eliza Sawko, oficer prasowy miejskiej policji, zginął na miejscu. Jego ubranie nie posiadało elementów odblaskowych. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury, stąd apel do wszystkich osób, które mogą pomóc w odnalezieniu sprawcy wypadku drogowego. Ktokolwiek widział to zdarzenie lub zauważył samochód osobowy z uszkodzeniami z prawej przedniej strony, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Komendą Miejską Policji w Suwałkach lub najbliższą jednostką policji. Świadkowie mogą też dzwonić pod numery 997 i 112.